Polska kinematografia, Mocny człowiek, 1929 rok. Gatunek, dramat psychologiczny, rok produkcji 1929, data premiery 2 października 1929, kraj produkcji Polska, język polski, czas trwania około 78 minut, reżyseria Henryk Szaro, scenariusz Jerzy Braun i Henryk Szaro, zdjęcia Giovanni Vitrotti, główne role Grigori Chmara, Agnes Kuck, Julian Krzewiński. Produkcja Marek Majer-Lipkow oraz wytwórnia Gloria. Wprowadzenie, historyczne kulisy powstania filmu. Mocny człowiek to polski film psychologiczny z 1929 roku w reżyserii Henryka Szaro, wyprodukowany przez Marka Majera-Lipkowa. Jest on drugą adaptacją powieści Stanisława Przybyszewskiego, wydanej pod tym samym tytułem w 1912 roku. Jest to jeden z ostatnich polskich filmów epoki kina niemego, stanowi studium artysty Grigori Chmara, który przegrywa w walce z własnym sumieniem. Mocny człowiek powstał z inspiracji osiągnięciami filmowego niemieckiego ekspresjonizmu dzięki pracy operatorskiej Giovanniego Vitrottiego oraz wykorzystaniu szeregu filmowych środków wyrazu, to jest podwójnej, potrójnej ekspozycji, ujęć z punktu widzenia, ekspresownych zestawień montażowych. Film Szaro cieszył się opinią zrealizowanego wyjątkowo sprawnie warsztatowo, zwłaszcza w kontekście polskiej kinematografii dwudziestolecia międzywojennego. Po II wojnie światowej, gdy wszystkie kopie Mocnego Człowieka w Polsce zostały zniszczone, film długo uznawany był za zaginiony. Dopiero w 1997 roku został odnaleziony w Belgii, a następnie sprowadzony do Polski. W 2006 roku ukazała się jego cyfrowa, zrekonstruowana wersja. Obsada: Grigori Chmara jako Henryk Bielecki, Agnes Kuck, Łucja, kochanka Henryka, Julian Krzewiński, Ligenza, obywatel ziemski, Maria Majdrowicz, Nina, żona Ligenzy, Artur Socha, literat Jerzy Górski, Stanisława Wysocka, babka Bieleckiego, Bolesław Mierzejewski, dyrektor teatru Ateneum, Janina Romanówna, aktorka, Nastka Żegota, kochanka Ligenzy, Aleksander Zelwerowicz, wydawca, Jan Kurnakowicz, sekretarz wydawcy, Ludwik Fricze, lichwiarz, Jerzy Dworski, Karewicz, scenograf w Teatrze Ateneum, Lech Owron, aktor, Władysław Walter, woźny teatralny, Tadeusz Fijewski, boj w Hotelu Europejskim. Opis fabuły. Akcja filmu rozgrywa się w Warszawie dwudziestolecia międzywojennego. Dziennikarz Henryk Bielecki próbuje napisać dzieło literackie, które przyniosłoby mu sławę i majątek. Ponieważ jego bliski śmierci przyjaciel Jerzy Górski ukończył właśnie swą powieść, Bielecki zamierza przywłaszczyć sobie rękopis utworu Górskiego. W tym celu przyspiesza jego śmierć, dając mu morfinę. Przypadkowym świadkiem śmierci Górskiego staje się Łucja, kochanka Bieleckiego. Ten tłumaczy swój występek miłością do niej, zabierając przy tym rękopis denata. Książka odnosi sukces oraz przynosi Bieleckiemu sławę i pieniądze, których tak bardzo potrzebował. Pisarz romansuje z Niną, żoną jego przyjaciela Ligenzy, zaniedbując przy tym Łucję. Konflikt z Łucją pisarz próbuje rozwiązać, mordując swą byłą kochankę. Podczas premiery spektaklu opartego na przywłaszczonej powieści Bielecki zostaje jednak zdemaskowany. W akcie desperacji chwyta za pistolet i na oczach zebranych odbiera sobie życie. Produkcja. Scenariusz Mocnego Człowieka był wzorowany na trzytomowej powieści Stanisława Przybyszewskiego z lat 1911-1913, której kolejne tomy nosiły nazwy Mocny Człowiek, Wyzwolenie, Święty Gaj. Międzynarodowa sława utworów literackich Przybyszewskiego była krótkotrwała i zaczęła słabnąć już podczas I wojny światowej. Wybór Mocnego Człowieka jako przedmiotu adaptacji filmowej był więc nieoczywisty. Po raz pierwszy w 1917 roku Mocnego Człowieka przeniósł na ekrany kin Wsiewołod Meyerhold, który był zainteresowany ekspresjonistycznymi manifestami Przybyszewskiego. 12 lat później podobnego zabiegu dokonał uczeń Meyerholda Henryk Szaro. Pomysł na adaptację Mocnego Człowieka wyszedł od producenta Marka Majera-Lipkowa. Reżyser filmu Henryk Szaro napisał scenariusz wraz z Jerzym Braunem, pisarzem, redaktorem i wydawcą krakowskiej gazety literackiej. Za opracowanie literackie scenariusza odpowiadał Andrzej Struk, który w wywiadach dla prasy przyznawał się do aktualizacji przesłania utworu. Chodziło o rzucenie bohatera na tło współczesności, zmodernizowanie jego psychiki, pozbawienie go demonizmu. W efekcie film Szaro zawierał nie tylko wątki psychologiczne, ale również społeczne.
Mocny człowiek stawał się również ilustracją warszawskiej socjety. W roli Bielskiego obsadzony został rosyjski aktor Grigory Chmara, uchodźca należący do białej emigracji. Styl filmowy. Za zdjęcie do Mocnego człowieka odpowiada włoski operator Giovanni Vitrotti. Twórcy filmu, nakręciwszy wielkomiejskie sceny w Warszawie, zmontowali film z użyciem podwójnej lub miejscami potrójnej ekspozycji. Artur Piskorz w retrospektywnym artykule opisywał stronę wizualną filmu, wypadkową wspomnianego montażu, jako przejaw fascynacji twórców życiem wielkomiejskim. Równomierne migotanie neonów, jednostajnie tykające zegary, stukot dorożek po ulicznym bruku, praca maszyny drukarskiej, miasto, maszyna, mechanizacja. Szaro zestawił ze sobą sceny rozgrywające się w półmroku lub ostrym świetle dnia oraz odbywające się w mrocznych wnętrzach. Demoniczny wizerunek miasta z idyllicznym widokiem wsi, do której Bielecki udaje się z Niną. Robert Birchholz zauważał, że stan świadomości głównego bohatera zostaje oddany za pomocą całego wachlarza środków, ujęć z punktu widzenia, ekspresywnych zestawień montażowych, zdjęć nakładanych, kątów widzenia oraz ruchów kamery. Szaro miał się wzorować pod względem warsztatowym na autorze rosyjskiej adaptacji Mocnego Człowieka, Wsiewołodzie Meyerholdzie. Jednocześnie reżyser zdecydował się zrezygnować w najbardziej dramatycznych momentach filmu z konwencjonalnych napisów międzyujęciowych, umieszczając napisy bezpośrednio wewnątrz filmowego kadru oraz nadając im ruch. Taki zabieg stylistyczny, zdaniem Jerzego Stachowicza, przyczynił się do dużo większej siły wyrazu niż w przypadku, gdyby reżyser polegał wyłącznie na planszach międzyujęciowych. Odbiór. Premiera Mocnego Człowieka odbyła się 2 października 1929 roku. Pomimo niewielkiego zainteresowania widowni, film okazał się wielkim sukcesem artystycznym, nieporównywalnym z dotychczasową kinematografią polską. Krytycy filmowi epoki międzywojennej dostrzegali w filmie Szaro odniesienia do estetyki niemieckiego ekspresjonizmu. Janusz Maria Brzeski w recenzji dla Ilustrowanego Kuriera Codziennego podziwiał wizerunek stolicy ówczesnej Polski. Warszawa tętniąca życiem, ze swymi drapaczami chmur, pełna świateł i cieni wielkiego miasta. Warszawa ze swą nieusypiającą nigdy ulicą, pełna samochodów i omnibusów, wytwornych par, umalowanych dziewcząt, kawiarnianego łobuzerstwa i tymi wszystkimi kontrastami, którymi tak świetnie potrafią operować zagraniczni reżyserzy. Według warszawskiego Wieczoru filmowy Mocny Człowiek dowodził międzynarodowych aspiracji kinematografii polskiej, udowadnia niezbicie, że znajdujemy się na dobrej drodze i że wkrótce filmy polskie mogą już iść za granicę. Podobnie przychylna była recenzja Karola Forda na łamach Głosu Prawdy. Sceny zbiorowe mogą służyć za wzór niejednemu realizatorowi zagranicznemu, a stroną techniczną można by zaimponować nawet wytwórniom spoza oceanu. Stefania Heymanowa w Bluszczu pisała, że utwór Szaro może być pokazywany w całej Europie, aczkolwiek na amerykańskie ekrany jest zbyt ponury. W retrospektywnym artykule Natasza Korczarowska-Różycka podkreślała, że modernistyczne anachronizmy fabuły, tak zwana przybyszewszczyzna, przyćmiło mistrzostwo sztuki operatorskiej, ale w istocie film Szaro na tle międzywojennej kinematografii polskiej pozostawał w swym sukcesie odosobniony. Joanna Preisner podkreślała, że głównym przesłaniem Mocnego Człowieka była krytyka pogoni za sukcesem za wszelką cenę, krytyka świata, który za wartościowych uznaje tylko ludzi bogatych i sławnych. Preisner dodatkowo zauważyła, że film Szaro oprócz nawiązań do niemieckiego ekspresjonizmu przede wszystkim był przejmującą i wiarygodną opowieścią o ludzkim upadku. W plebiscycie zorganizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w 2015 roku na 120-lecie kina, w którym popularyzatorzy kultury filmowej oraz twórcy filmowi typowali 12 najlepszych polskich filmów, Mocny Człowiek okazał się jedynym polskim utworem z okresu międzywojennego, który zdobył więcej niż jeden głos. Odnalezienie filmu. Po II wojnie światowej w Polsce nie zachowała się żadna kopia filmu, więc był on uznawany za zaginiony. W 1997 roku został jednak odnaleziony w Belgii w Królewskim Archiwum Filmowym. Okazało się, że tuż po realizacji w 1929 roku film został sprzedany do kilku krajów Europy Zachodniej. Po sprowadzeniu do Polski został zrekonstruowany cyfrowo. W 2006 roku został wydany na nośniku DVD wraz z muzyką Maleńczuk Tuta Rutkowski Super Trio. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania filmu.
Thank you.
Aaron i Mare Dish Diria la tatara de Orimen Dari ama non Bacchiare Uri ava dara de La rime
Thank you.